Rycerstwo Niepokalanej z parafii Cisiec. Rycerstwo Niepokalanej w Ciśćcu liczy 170 członków, spośród których aż 70 rycerzy należy do Stowarzyszenia Rycerstwa. Wspólnota podejmuje czynną ewangelizację na co dzień. Od 40 lat w każdą pierwszą sobotę rycerze uczestniczą we mszy świętej, a później prowadzą adorację. Na szczęść Boże, nazywam się Genowefa Śledziak. Jestem prezesem Rycerstwa Niepokalanej w Ciśćcu, które zostało założone w dniu 5 listopada 1981 roku przez ojca Nikodema Powojskiego z Niepokalanowa. Od tego momentu pierwsi rycerze zaczęli bardzo dbać o rozwój religijny w naszej miejscowości, włączając się w wszystkie uroczystości, jakie po prostu są w kościele. Czynnie włączają się w życie parafii. Niektórzy podejmują duchową adopcję dzieci nienarodzonych, modlą się za kapłanów, tworząc tak zwane margaretki. Rycerze uczestniczą w wydarzeniach parafialnych i lokalnych. W 2018 roku nasze rycerstwo ufundowało sztandar, który nas zawsze reprezentuje na uroczystościach, także na naszych wyjazdach, które są organizowane diecezjalnie z rycerstwa. Dodatkowo prowadzą profil na Facebooku, którego celem jest promowanie treści religijnych i informowanie lokalnej społeczności o organizowanych wydarzeniach. Od 1918 roku organizujemy Orszak Czech Króli, który jesteśmy inicjatorami. Także organizujemy i uczestniczymy w diecezjalnych spotkaniach Rycerstwa Niepokalanej, które właśnie mamy comiesięcznie. I to jest takie właśnie też dla nas bardzo ważne i budujące. Aktualnie rycerze angażują się w przygotowania do uroczystości 50-lecia budowy kościoła w Ciśćcu.